Drodzy Państwo, moi wierni słuchacze, odbiorcy, to do Was to nagranie. Chciałabym bardzo podziękować wszystkim, którzy do tej pory wsparli mnie finansowo w moim dziele, tutaj na tym kanale. Dzięki Wam nie ma reklam, nie przerywają agresywne reklamy słuchania i nagrywania mojego i te, tych audiobooków, które robię. A jeżeli ktoś miałby taką wolę, dobrą wolę wesprzeć mnie finansowo, to pod, yy, pod filmem w opisie jest jak to można zrobić. Jeszcze raz dziękuję bardzo za powroty na ten kanał. No i przechodzimy do Księgi Szóstej. Księgi Szóstej Dzwoniących Cedrów Rosji i Księga Rodu. Władimir Megre, Dzwoniące Cedry Rosji, Księga VI. Księga RODU. Życie bez rozbojów i kradzieży. Przez całe tysiąclecia epoki wiedyzmu nie doszło do ani jednej kradzieży, rozboju lub zwykłej bójki. Nie było nawet obraźliwych słów w leksykonie, a przy tym nie było przepisów karzących za podobne czyny. Przepisy nigdy nie mogą uchronić przed przestępstwem. Natomiast wiedza i kultura Wedrusów nie dopuszczała do konfliktu między ludźmi. Każda rodzina wiedziała o tym, że jeśli coś niedobrego z nimi się zdarzy, nawet z obcym człowiekiem, na terenie ich domu, albo obok niego, lub nawet na granicy wioski, to ucierpi cała przestrzeń. Energia agresji. Płynie negatywnie na wszystko, co tam żyje i rośnie. Wtedy zakłóci się bilans energii. Energia agresji może rosnąć, odbijać się na dorosłych i dzieciach, atakując chorobami potomstwo. I odwrotnie, jeśli przechodzący podróżni zostawią radosne uczucie, to przestrzeń zabłyśnie jeszcze większą urodą. A do tego człowiek Przyszedłszy do wioski, nie był fizycznie w stanie zjeść płodu samowolnie zerwanego lub podniesionego z ziemi ogrodu do kogoś innego należącego. Ludzie ci byli bardzo wyczuleni. Ich organizm natychmiast odróżniał, spróbowawszy płód samowolnie zerwany od przyniesionego mu dobrą ręką. A dzisiaj w sklepach spożywczych nie ma ani aromatu ani smaku pierwotnego produktu. Jest bezduszny i obojętny dla człowieka. Jest niczyj i nieprzeznaczony konkretnej osobie. Jest na sprzedaż. Współczesny człowiek nie byłby w stanie zjeść dzisiejszych produktów, gdyby spróbował i porównał je z jedzeniem, które było w epoce wiedyzmu. Przybysz nie mógł nawet pomyśleć, żeby wziąć cudzą rzecz bez pozwolenia. Każdy przedmiot, nawet kamień, niesie w sobie informacje. I tylko rodzina mieszkająca w tym dworze wiedziała, jaka ona jest. Każdy dwór w tamtych czasach był niedostępną twierdzą dla zła w każdym jego przejawie. Jednocześnie był łonem matki dla żyjącej tam rodziny. Nikt nie budował wysokich murów, tylko żywopłot otaczał dwory. I ten płot, i wszystko, co rosło za nim, chroniło rodzinę przed wszelkimi negatywnymi dla duszy i ciała wpływami. Już opowiadałam, że tylko we własnym ogrodzie lub lasku chowano ciała zmarłych. Ludzie ci wiedzieli, ludzka dusza jest wieczna, lecz materialne ciała też nie mogą znikać bez śladu. Każdy przedmiot, nawet zewnętrznie bezduszny, Niesie niemało informacji wszechświata. W boskiej przyrodzie nic nie znika, ciało więc zmienia tylko swój stan. Ciał zmarłych nie zakrywali płytami z kamienia i nawet nie zaznaczali miejsca ich pochówku. Wielkim pomnikiem dla nich była przestrzeń stworzona ich ręką i duszą, zmieniając więc swój stan. Już bezduszne ciała hodowały sobą drzewa. Zioła i kwiaty. Wśród nich chodziły narodzone dzieci. O, jakże wszystko naokoło tam kochało dzieci. Duch przodków wzbijał się nad tą przestrzenią kochał dzieci i je ochraniał. Dzieci odczuwały wielką miłość do przestrzeni swojej ojczyzny. Ich myśli nie tworzyły iluzji o okresie życia. Życie wydrusów jest wieczne. Uleciawszy, dusza pomknie i, pogościwszy na różnych planach bytu, znowu w ludzkim ciele zagości. W ojczystym ogrodzie znowu obudzi się uśmiechnięte dziecko. Ta cała przestrzeń też się odezwie do niego z uśmiechem. I promyk słońca, i wiatr szeleszczący liśćmi, kwiatek i daleka gwiazda w zachwycie odetchnął: Jesteśmy jednością, urzeczywistnione przez Ciebie, dziecko boskiego bytu. Dzisiaj uważa się za niewytłumaczalne prośby starszych ludzi żyjących na obczyźnie: Kiedy umrę, pochowajcie mnie w mojej Ojczyźnie. Ludzie ci odczuwają intuicyjnie, że tylko w Ojczyźnie zdołają powrócić do rajskiego ogrodu na Ziemi. Obczyzna dusza odpycha. Starają się więc ludzie chować swoje ciała w ojczyźnie. Przez tysiąc lecia dusze ich o to proszą, czy można ojczyzną nazwać cmentarz w jakimkolwiek państwie, by się znajdował. Cmentarze powstały wcale nie tak dawno, a celem było rozszarpać piekłem ludzkie dusze poniżyć się, zniewolić i zmusić do posłuszeństwa cmentarze te są podobne do one są jakby wysypiskami gdzie wyrzuca się niepotrzebny chłam nad cmentarzem dusze cierpią w męce dusze tych zmarłych żyjący boją się miejsc cmentarnych wyobraź sobie dwór tamtych czasów są w nim pochowane ciała wielu pokoleń a żyjących w nim każde źdźbło stara się obłaskawić i być korzystne dla ciała człowieka dla przybysza wstępującego do dworu z agresją każda trawka i płód w ogrodzie nagle staną się trucizną dlatego właśnie nikomu nie przeszłoby przez myśl by wziąć coś bez zezwolenia. Siłą też nie można tego zawładnąć ani też kupić za żadne pieniądze. Któż odważy targnąć się na to, co potrafi napastnika zniszczyć? Każdy więc starał się stworzyć własną wspaniałą osadę, oazę. Planeta z roku na rok piękniała. Co dziś zobaczy człowiek z lotu ptaka? Nowoczesne miasta, nagromadzone sztucznie kamienie, zakrywają ziemię. Wzdłuż i wszerz rosną budynki, coraz większą przestrzeń zajmuje kamienny pejzaż. I nie ma tam czystej wody. Powietrze jest zanieczyszczone. Ile szczęśliwych rodzin żyje w tych kamiennych skupiskach? Jeśli porównać z epoką wiedyzmu, to nie ma żadnej nawet więcej, wśród sztucznych, kamiennych domów rodziny ludzkie nie żyją, tylko śpią. A jednak w tym zahipnotyzowanym śnie, żywym ziarnkiem błądzi po ciele żywa komóreczka, to zastyga to lata, dotykając milionów innych i próbując obudzić te śpiące. A ma na imię marzenie. Ona z pewnością je obudzi. Wtedy ludzkie rodziny zaczną tworzyć wspaniałe oazy na Ziemi. I znowu będzie tak jak było kiedyś. A jeśli spojrzy się na Ziemię, to oczy ucieszy mnóstwo żywych obrazów. Każdy z tych obrazów będzie oznaczał, że ręka obudzonego wydrusa dotknęła w tym miejscu Ziemi. Znowu w swojej ojczyźnie zamieszka szczęśliwa rodzina ludzi, którzy poznali Boga, sens i cel życia. Wedrusowie wiedzieli, dlaczego są gwiazdy na niebie. Wielkich poetów i malarzy wśród nich było wielu. Wrogość między wioskami nie istniała. Nie było powodu do kradzieży i rozboju, oraz nie było biurokratycznej hierarchii. Na terytoriach współczesnych państw. Europy, Indii, Egiptu i Chin, rozkwitała wedruska kultura, rozkwitała i nie istniały granice, nie było władców ani wielkich, ani małych. Naturalnym porządkiem była kolejność wielkich świąt. Ludzie tej epoki posiadali wiedzę o budowie świata w niespółmiernie większym stopniu niż współczesny człowiek. Ich wewnętrzna energia pozwalała przyspieszyć wzrost jednych roślin i hamować rozwój innych. Domowe zwierzęta starały się wykonywać rozkazy człowieka nie w celu otrzymania jedzenia, którego i tak było pod dostatkiem. One pragnęły otrzymać jako nagrodę wychodzącą od człowieka błogą energię. Dzisiaj też każdemu jest przyjemnie zostać pochwalonym i człowiekowi, i zwierzęciu, i roślince. Wtedy jednak ludzka energia była niewspółmiernie większa i do niej, jak do słoneczka, kierowało się wszystko, co żyje.